dzisiejsze zawody odbywają się w Szklarce Przygodzickiej, które ostatnio odbywały się tutaj 7 lat temu. I każde zawody odbywają się co roku w innej miejscowości i organizuje inna jednostka OSP. W dzisiejszych zawodach uczestniczy 11 jednostek OSP, które wystawiają 27 drużyn pożarniczych. To rekord. Rekord, to jest rekord nie tylko na terenie miasta i gminy, ale również rekord na terenie powiatu. No jest to bardzo duża rywalizacja, zresztą to widać tutaj na samych zawodach. Rywalizacja, ale i okres przygotowań. Bardzo intensywnych przygotowań, zaangażowanie nie tylko strażaków, ale mieszkańców, no i całego społeczeństwa. I to jest bardzo chwalebne, że dzisiaj można sprawdzić, że dobrze są przygotowani do ćwiczeń, do zawodów, a przede wszystkim do działań ratowniczo-gaśniczych. I tu chciałem tylko powiedzieć, że mieliśmy taki przypadek w Bledzianowie, gdzie OSP jako pierwsza była przy pożarze. Chociaż nie brała udział w samej akcji gaśniczej, ale jako pierwsza przed Państwową Strażą Pożarną była w Bledzianowie. Czyli widzimy, że jednostki są dobrze przygotowane. No i sprzęt jest przede wszystkim sprawny, o co dba już Urząd Miasta i Gminy, przede wszystkim burmistrz. Czarnym koniem zawodów jest Szklarka Myśniewska. Czarnym koniem oczywiście zawsze jest Szklarka Myśniewska od wielu, wielu lat. No i zajęła w minionym roku pierwsze miejsce w powiecie i bierze udział w miesiącu wrześniu w zawodach wojewódzkich. Ja myślę, że dzisiaj no również będzie tym czarnym koniem i jakieś tam czołowe miejsce na pewno zajmie. A zresztą widzimy, każdy stara się, żeby być na tym podium i mieć jak najwyższą lokaty w dzisiejszych zawodach. Panie prezesie, jak to Szklarka robi, że zawsze wygrywa? No tak, ale w tym roku to organizuje druga Szklarka. Szklarka Przygodzicka, a nie Myśniewska. Chociaż mamy założenie, żeby znowu wygrać. No, okaże się, troszeczkę no mnie poszło w sztafecie, bo tam mi się troszeczkę potknął, ale no bojówka swoje pokaże i walczymy, no bo to jest trening. Jedziemy 15 września na zawody wojewódzkie reprezentować powiat ostrzyszowski i to tak w międzyczasie. Nie mam jeszcze dzisiaj dwóch z tych najlepszych zawodników, bo to wakacje i to troszeczkę te różnice, ale zobaczymy, co będzie. No. Ostro trenowaliście i trenujecie? Cały czas, już prawie 2 miesiące na okrągło. Przeszkody na torze naprzeciwko sali na Szklarce Myśniewskiej stoją na okrągło. Bez przerwy ćwiczymy, no bo bez tego się nie da, nie? Tylko jest brak trochę młodzieży. Jedni odchodzą i to tak wychodzi, jak wychodzi, ale mówię, no źle nie jest, a efekt końcowy to zobaczymy, nie?